Najbardziej z obozu to mi smakowały naleśniki, a najmniej to chyba rosół. A w domu co najlepiej lubisz jeść? Różnie. Przeważnie to, co jest. Już? Ze spaniem to tak średnio. Położyłem się dopiero o 3:00, więc... Dziękuję w filmie... Co się trener śmieje? Są to moje pierwsze zawody za granicą. Według mnie trening był w postaci piłki nożnej był dobry, tylko niestety nie potrafię grać w piłkę nożną. Nie podobał mi się osobiście. A pozostałe treningi były bardzo wyczerpujące i naprawdę bardzo mi się podoba na obozie. Nie wiem, co zrobię. Jeszcze nigdy nie byłem na takim, kurde, wywiadzie. No nie wiem, co powiedzieć. Chrzest był bardzo śmieszny, a dla mnie najgorszy był olej w oczach. No to nie wiem, co powiedzieć. No chrzest był straszny. No tak, no... No po prostu zainteresowały mnie boksy i tak tam różne sporty walki. Dobra, czy możemy już? Bo widzę, że już jesteś gotowy. No! Dobrze. To zaczęło się w ten sposób, że moja siostra chodziła, a ja tego nie zauważyłem, ale aż pewnego razu ona pojechała na trening, to ja się spytałem mamy, gdzie pojechała i mama mi odpowiedziała, że na trening, no to ja się też zainteresowałem, no i tak zacząłem chodzić. Myślę, że zasłużyłem sobie na to, żeby być w grupie prawa tym, że jestem Przepraszam bardzo, czy pan się źle czuje? No, bardzo. Czy panu coś dolega? Śmiechaczka. Dobra, jeszcze raz. Jestem w klasie się trzeciej. Interesuje mnie boks, kickboxing, a także i motoryzacja. A patrzysz na niego, nie na mnie. Co? On tam zaczyna. Nie, tak! No co ty, kurczę. Jo! Wiktor Zawadzki, najmłodszy zawodnik teamu Champion. Dziś właśnie świeżo ochrzczony. Powiedz mi, jak przeżyłeś ten chrzest? Czy było łatwo, czy było trudno? Łatwo, ale trudno. Już dziękuję. To właśnie. Tak, to właśnie. Dziękuję. Dziękuję za nim. Kurde, to już na takim tekstami to będzie taka fajna. Niestety to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść.